Drodzy widzowie telewizji Misericordia i przyjaciele naszej fundacji, tegoroczne święta Narodzenia Pańskiego będą z pewnością inne niż dotychczasowe. Świąteczną atmosferę burzy obawa, a niekiedy strach przed utratą zdrowia. Pomimo pandemii próbujemy żyć normalnie, próbujemy odnaleźć się w nowej sytuacji. Niepewność potęguje stale zmieniająca się sytuacja, przyrost zachorowań i odkrywanie nowych szczepów wirusa. Jako wyznawcy Chrystusa jesteśmy ludźmi nadziei. Jezus przyszedł na ziemię po to, aby być blisko nas, aby dzielić z nami nasze radości i smutki, nasze nadzieje i obawy. Życzę, aby pomimo wszystko czas tegorocznych świąt Narodzenia Pańskiego był czasem pełnym nadziei i radości. Niech Boża Dziecina, Jezus Chrystus, błogosławi Wam i Waszym bliskim i nagrodzi wszelkie Wasze dobro. Dziękuję, że jesteście z nami i nieustannie wspieracie nas swoją modlitwą, dobrym słowem, ale również darami materialnymi. Dzięki Waszej ofiarności możemy dalej przygotowywać materiały wideo i głosić dobrą nowinę w przestrzeni wirtualnej. Chcę zapewnić Was o naszej wdzięczności i pamięci modlitewnej. 25 grudnia, jak każdego 25 dnia miesiąca, będę sprawował Eucharystię w Waszych intencjach, jako wyraz naszej wdzięczności dla wszystkich dobroczyńców Fundacji Misericordia. Jeszcze raz dziękuję w imieniu całej Fundacji i życzę radosnych, zdrowych i obfitujących w Boże błogosławieństwo świąt Narodzenia naszego Zbawiciela.